Artur Szpilka. Artur, jesteśmy w moment po zakończeniu konferencji przed galą na Narodowym 25. Witaj. Cześć. Powiedz mi tak, na krótko, Dominic Quinn, wyzwanie, co to w ogóle, powiedzmy, dla Ciebie oznacza takie nazwisko? Wszystko zobaczymy w ringu, ale uważam, że jest to wyzwanie po tych wszystkich perypetiach, które mi się przydarzyły w ostatnim czasie. No i przede wszystkim, co za mną przemawia na plus, to, że ten człowiek nie leżał nigdy na deskach, nie był nigdy znokautowany i nie przegrał walki przed czasem, więc to są dodatkowe rzeczy, które mnie motywują, żeby być pierwszym, który go wykolei, ale najważniejsze w tym wszystkim będzie to, żeby powrócić po takiej długiej, można powiedzieć, rozłące, bo mimo tego, że boksowałem przez 3 lata, stoczyłem 2 walki, to były w bardzo długich odstępach i tak naprawdę nie były w pełni sprawnie, a teraz mam wszystko, rękę ok, mogę walczyć i z tego się najbardziej cieszę. Skupiłeś się teraz już na treningach bokserskich, rozmawialiśmy, byliśmy, widzieliśmy to na sali. Jak to w tej chwili wygląda? Chodzą szybciej te ręce, nogi? Jak Ty to czujesz w ogóle? Już jesteś głodny walki, czy jeszcze te najcięższe treningi przed Tobą? To wszystko musicie zapytać trenera, ale uważam, że wszystko jest dobrze, wszystko chodzi i jest naprawdę fajnie. No, jeszcze zostało 2 miesiące i kawał dobrej roboty zrobiony, a jeszcze dużo przede mną do zrobienia i to jest najważniejsze. Tak jak powiedziałem, teraz jeszcze troszeczkę techniki, wszystkiego święta, po świętach już ostra robota i do 25. Rywal praworęczny, o ile się nie mylę, będziesz dobierał pod niego sparring partnerów? Oczywiście, to nie ja, to wszystko robi trener, tak, oczywiście, wszystko będzie zrobione tak, żeby każdy był zadowolony. Na czym się skupisz teraz, powiedzmy, do tej gali na Narodowym? Będziesz tutaj w Warszawie tylko trenował, czy jeszcze jakieś wyjazdy planujesz? Jakiś odpoczynek, chociażby krótki, żeby złapać trochę oddechu, nabrać świeżości? Nie, odpoczynku nie będzie. Wszystko pytajcie trenera, bo ja to nie wiem. To on to wszystko ogarnia. Powiedz, Artur, jak Ty się czujesz dzisiaj tutaj w otoczeniu wszystkich gwiazd? Jak Ci się ta konferencja podobała? Nie, no fajnie było. No, tak jak normalnie. No, wiesz, ja to tam nie mam z tym jakimś, bo fajnie, nie fajnie. No to praca jak praca. Każda konferencja jest podobna. No widziałem, że się bardzo rozluźniłeś, opowiedziałeś tutaj, powiedzmy, kawałek historii z życia. Rozmawiałem też z Marią Rotkiel, pytałem się, czy chciałaby z takimi zawodnikami pracować. Ona powiedziała, że generalnie to nie ujawnia, z kim pracuje albo z kim chciałaby pracować. Ty pracujesz z nią jako psychologiem? Nie. A pracowałeś kiedykolwiek? Z psychologiem? Tak, pracowałem. Powiedz mi teraz tak, na sam koniec, 25 maja, powiedzmy, Narodowy, to jest taka gala na to, żeby się odbudować, czy to jest taka gala, że musisz w tym być, uczestniczyć, bo jest to wielkie wydarzenie dla polskiego sportu? Jest to, wiele względów ma ta gala i ten, co powiedziałeś, i ten, co powiedziałeś pierwszy, to przede wszystkim jest mój powrót na własnej ziemi i to jest najpiękniejsze, a to każda walka kolejna, czy to właśnie mówię po takiej moich perypetiach, to każda jest o być albo nie być, o powrót, o wszystko, a tu dodatkowo no 25 maja rocznica, prawda, także się cieszę, no. Jest to mega wydarzenie, mega fajny skład tam będzie walczył, także tylko się cieszyć. Artur, widzę, że jesteś bardziej zmęczony niż po treningu, więc już Cię puszczam. Dziękuję bardzo za wywiad i cóż, powodzenia. Dzięki, głodny przede wszystkim.